Zbyt długi czas oczekiwania na załatwienie sprawy w urzędach to codzienność. Choć pracownicy robią co mogą, to jednak punktów obsługi klienta wciąż brakuje. Wszystko to powoduje nerwy i złość petentów, którzy w poczekalni zmagają się z każdą upływającą sekundą. Panie tutaj w informacji to naprawdę są złote kobiety. No a jak widać, no mamy mnóstwo obcokrajowców, którzy też czekają na dokumenty, no i dlatego wygląda to tak, jak wygląda. Duże kolejki, no to jak wszyscy widzimy, to tego się nie da ukryć, tak? Mamy taki okres, jaki mamy. Już w tej chwili czekam, musiałabym sprawdzić, nie, no gdzieś około godzinki myślę. I jeszcze poczekam, bo jest numerek 227, a ja mam 260 tam z kawałeczkiem. Więcej ludzi zatrudnić, więcej. Co to ma znaczyć? Ja jestem na przykład, mam szczęście teraz jedna osoba, a tamte nie mogą nawet biletów wybrać. Problem standardu i komfortu obsługi dostrzegł wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak, który postanowił wdrożyć w życie nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz projekty mające na celu poprawę i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i w Delegaturze w Legnicy. Będzie dodatkowo, podkreślam, dodatkowo udostępnionych 22 stanowiska. Będziemy mieli dodatkową powierzchnię 600 metrów kwadratowych. 12 z tych stanowisk w urzędzie we Wrocławiu będzie dla cudzoziemców, dla naszych gości z zagranicy, 6 stanowisk paszportowych, 4 punkty informacyjne i te 13 stanowisk, które są do tej pory, nadal będą funkcjonowały. Na nowe stanowiska obsługi klienta przeznaczone będzie patio gmachu przy Placu Powstańców Warszawy o łącznej powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych. Zostanie zabudowana szklanym dachem, będziemy mieli porządne ogrzewanie, klimatyzacja i w normalnych, nowoczesnych warunkach będzie klient obsługiwany przez urzędników. No w końcu wskoczymy do XXI wieku. Petenci mają nadzieję, że po wdrożeniu projektu w życie skończy się problem kolejek. Mam nadzieję na to, że to poprawi czas oczekiwania. Nie wiem, no mam nadzieję, że to się usprawni, bo to trochę dużo czasu, 2 godziny. Taki zwykły złożenie dokumentów o paszport to jest 120 minut oczekiwania. Planowane inwestycje zostaną zakończone do końca 2018 roku. Ich wartość to blisko 10 milionów złotych, z czego ponad 6,5 miliona to środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.